Ugoda czy proces? Odpowiem przewrotnie. Oczywiście, że ugoda. Dla banku korzystna jest ugoda. Dla klienta już niekoniecznie. Getinbank, zasadnym jest jeszcze wniesienie przeciwko nim pozwu? Powiem uczciwie, ja nie wierzę, żeby z Getinbanku dało się uzyskać jakiekolwiek pieniądze, nawet mając prawomocny wyrok. Rekomendujesz drogę procesową? Nie można się bać. Trzeba podjąć ryzyko. Co do waloryzacji, Trybunał powinien podjąć takie orzeczenie, że kapitał i koniec. Sektor nie do końca jest przekonany, czy te pozwy nie są skazane na tak zwaną sądową zagładę. Jako Votum Finance Help pomagamy kredytobiorcom uwolnić się od wadliwych kredytów i pożyczek, w czym usprawnia nas DSA. Dzisiejszym naszym gościem jest Dariusz Szewczyk, ekspert do spraw finansowych. Cześć Dariuszu. Cześć, dzień dobry, witam. Jesteś wieloletnim ekspertem do spraw finansowych, budujesz swoją markę na rynku. Co mógłbyś nam powiedzieć o swojej pracy? Od 30 lat zajmuję się kredytami, w głównej mierze także kiedyś kredytami frankowymi, ale w głównej mierze złotówkowymi, później inwestycjami, także... Mam bardzo bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o współpracę z instytucjami finansowymi, z bankami, z pośrednikami finansowymi, jak i z wszelkimi innymi instytucjami, które zajmują się obsługą i prawną, i finansową podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Komu mógłbyś polecić swoją pracę? Ludziom, którzy chcą pomagać, którzy interesują się finansami, interesują się kontaktem z klientem, ale przede wszystkim takim, którzy lubią kontakt z klientem, bo tutaj trzeba dużo rozmawiać, dużo tłumaczyć. To trzeba mieć to coś, co pozwala właśnie na taką bardzo efektywną pracę z klientem pod różnymi kątami w różnych aspektach. Wiem, że pracujesz również w DSA. Jak rozpoczęła się twoja przygoda w DSA, twoja kariera? I tutaj mamy całkowity przypadek, szczerze mówiąc, ponieważ jeżeli chodzi o tematykę, którą zajmuje się DSA, czyli głównie kredyty frankowe, czy unieważnianie umów dotyczących kredytów frankowych, to ja gdzieś tam w ramach swojej działalności ocierałem się o te aspekty wszystkie, natomiast nigdy gdzieś tam nie zagłębiałem się w jakikolwiek sposób w tą tematykę. Wiedziałem, że jest, wiedziałem mniej więcej na czym to polega, aczkolwiek jak się później okazało, no tak wydawało mi się, że wiem na czym to polega, ale o tym za chwilę powiem. Natomiast zupełnie przypadkowo trafiłem kiedyś na kilka filmów Grzegorza Celebana i kanału Nabicie we Franki. I powiem szczerze, pierwszy film obejrzałem z taką... nieśmiałą ciekawością, ale każdy następny już tak z coraz większym entuzjazmem. A kiedy pojawiła się informacja, że Grzegorz Celeban zaprasza na webinar, z którego może wyniknąć współpraca, no to powiem szczerze, nie wahałem się. No właśnie. Pozwolę sobie kolokwialnie rzecz ująć, ci popularni frankowicze. Zwykło się mówić teraz w dzisiejszych czasach, że są na uprzywilejowanej pozycji. Czy zgodziłbyś się z tym? Oni nie są na uprzywilejowanej pozycji. Oni są grupą kredytobiorców, która została skrzywdzona przez banki poprzez zapisy, które zostały zawarte w umowach, które podpisali, a tak naprawdę nie mieli wyjścia wtedy. Także jeżeli byśmy mieli mówić o ich uprzywilejowaniu, no to... są uprzywilejowani w krzywdach, jakich doznali. To tak, oczywiście. Natomiast powiem w ten sposób. Mówi się o frankowiczach, bo to jest największa grupa w tej chwili, która walczy o swoje. W związku z tym jest o tym głośno, rozpisują się gazety, mówi się w mediach, co chwilę pojawiają się jakieś nowe newsy. Natomiast nikt nie mówi o tym, że przecież jest też grupa złotówkowiczów. Tak zwanych złotówkowiczów, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne ze zmiennym oprocentowaniem, gdzie zapisy w umowach były równie niedozwolone. Nikt nie mówi o kredytach Alicja, tak zwanych, w banku PKO BP. To zamierzchłe czasy, które były tak skonstruowane, że w zasadzie klienci spłacając kredyt z każdą następną ratą mieli wyższy kapitał. To jest dosyć ciekawe. I o tym się głośno nie mówi. Aczkolwiek też te umowy nadają się do unieważnienia. I my to robimy. Pozwolisz, że pozostanę jeszcze przy temacie kredytów frankowych, bo tutaj ciekawość mnie do tego sprowadza. Natknąłem się ostatnio gdzieś w telewizji na taką reklamę ugody z bankiem, propozycji ugody z bankiem. Powiedz mi wobec tego, bo tam w tej reklamy no, wynikało z niej tyle, że po prostu ta ugoda jest tak korzystna, że trzeba po prostu na nią pójść z bankiem przysłowiowo. No i moje takie pytanie. Ugoda czy proces? Co jest bardziej korzystne? Czy warto wytoczyć tą sprawę przeciwko bankowi? A ja odpowiem przewrotnie. Oczywiście, że ugoda. Dla banku korzystna jest ugoda. I dla klienta już niekoniecznie oczywiście. Natomiast sama ugoda już sama w sobie w zasadzie powoduje, że jeżeli ktoś nam przedstawia propozycję ugody,
to oznacza, że tak naprawdę ma wyrzuty sumienia i wie, że może stracić dużo więcej. W przypadku banków to wygląda tak, że jeżeli przedstawiają ugody, to znaczy, że w tych umowach faktycznie coś jest takiego, co może powodować, że one się nadają do unieważnienia i koszty związane z unieważnieniem dla banków będą dużo wyższe niż koszty podpisania ugody. Natomiast oczywiście ugoda z punktu widzenia klienta, no co? Umorzenie części kapitału, okej. Tyle tylko, że pozostałą część nadal trzeba spłacać. Ale to jeszcze nie wszystko, bo trzeba ją spłacać z odsetkami. W związku z tym tak naprawdę no, to, co bank umorzy, to sobie odbierze w odsetkach, no nie oszukujmy się, i tak to działa. Natomiast zasadniczą kwestią ugody jest to, że, i to jest korzyść dla banku niestety, że klient zrzeka się roszczeń wobec banku. W związku z tym, jeżeli podpisze ugodę, no to tak jakby w zasadzie zaakceptował wszystkie warunki już do samego końca i pogodził się z tym, że będzie spłacać jeszcze przez wiele lat kredyt przewalutowany na złotówki, prawdopodobnie ze stałym oprocentowaniem na początku, więc jeżeli to oprocentowanie zacznie spadać, to znowu ci klienci będą poszkodowani w jakimś sensie. Także ugoda tak wygląda, natomiast jeżeli chodzi o unieważnienie, no to co? Umowa znika, raty znikają, a dodatkowo jeszcze, jeżeli pojawia się nadwyżka w okresie kredytowania tego, co klient wpłacił do banku, to tak naprawdę jeszcze bank musi klientowi zwrócić pieniądze, a plus oczywiście odsetki za zwłokę. Więc korzyści raczej są tutaj jednoznaczne. Ja bym się osobiście nie zastanawiał i zresztą tak rekomenduję wszystkim klientom, że oczywiście ugoda lepsza niż proces dla banku. Dla klienta proces lepszy niż ugoda. Dariuszu, bardzo ładnie to przedstawiłeś tutaj. No, myślę, że nawet tym najbardziej niezdecydowanym rozświetliło to troszeczkę plany. Spodobało mi się też to, co powiedziałeś, że tutaj jeżeli bank ma coś na sumieniu, ewidentnie na sumieniu, no to dlatego proponuje ugodę, tak? Czyli no tak. Mamy jakby taką wersję, w której przyjmujemy, że rzeczywiście ten proces jest dużo bardziej korzystny. A teraz moje takie pytanie, czy w związku z tym wytoczeniem procesu, czy pojawiają się jakieś przeciwności, takie, które no, nie pozwalają na skierowanie sprawy na drogę sądową? Czy są jakieś przeciwwskazania do wniesienia sprawy przeciwko bankowi? Znaczy, jeżeli chodzi o zdecydowaną większość umów, które krążą po rynku, mówię o umowach frankowych oczywiście, no to na dzień dzisiejszy tak naprawdę zdecydowana większość nadaje się do unieważnienia. Są oczywiście pojedyncze już w tej chwili przypadki, gdzie tak naprawdę podważenie umowy to jest duże ryzyko, w niektórych bankach nawet jest to niemożliwe. Natomiast generalnie nie ma przeciwwskazań do tego, aby przy tych standardowych zapisach w umowach frankowych, przy tych, nazwijmy to inaczej, przy tych standardowych, niedozwolonych zapisach w umowach frankowych, te umowy unieważniać. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Jedyną rzeczą, która może się pojawić, ale to dotyczy tylko i wyłącznie kredytów spłaconych, jest to, że banki zgodnie z ustawą prawo bankowe mają obowiązek przechowywania dokumentacji kredytowej od kredytu spłaconego w okresie 5 lat od spłacenia roku, w zasadzie następnego roku, po tej dacie, kiedy nastąpiła spłata kredytu. To jest może nie tyle przeciwwskazanie, ale jedyny element taki ryzykowny, bo jeżeli kredyt został spłacony więcej niż 5 lat temu, a banki powiedzą, czy któryś z banków powie, że nie jest w stanie wydać dokumentów związanych z historią kredytu, no to nie jesteśmy w stanie mu nic zrobić, jeżeli minęło te 5 lat, bo zgodnie z prawem banki mogą to zrobić. Na szczęście nie są aż tak skrupulatne. No właśnie, a czy są jakkolwiek skrupulatne w stosunku do podejmowania jakichkolwiek działań, które by no jednak zniechęcały klientów do dalszego prowadzenia postępowania sądowego? Chodzi mi tutaj o takie sytuacje, w której bank no ewidentnie by to postępowanie utrudniał, tak? Podejmowałby takie działania, no, które by zniechęcały jednak, mocno zniechęcały klientów na etapie postępowania. Tutaj banki są bardzo skrupulatne, jeżeli chodzi o tego typu działania i to już na etapie nawet składania wniosku o wydanie zaświadczenia o historii kredytu, ponieważ zdarzają się przypadki, ja nie będę oczywiście w tej chwili mówił konkretów, natomiast zdarzają się przypadki takie, kiedy bank celowo pomija jakieś elementy w zaświadczeniu tylko po to, żeby trzeba było złożyć je wniosek raz jeszcze. To nie jest tak, że to nie jest działanie celowe. Myślę, że coś w tym jest. Przedłużanie faktycznie tego okresu, w którym ten klient może zacząć walkę z bankiem od samego początku. To są pewne utrudnienia, pewne takie działania, które mają zniechęcić, ale to jest, powiedzmy sobie, nic. Największym elementem, który klientów może zniechęcić według banków,
to są pozwy, które są składane przeciwko klientom już w trakcie procesu albo zaraz po nim. No, głównie tutaj mam na myśli pozwy o bezumowne korzystanie z kapitału, czy w tej chwili taką modną w bankowości waloryzację kapitału. I to są elementy, które mogą klienta zniechęcić, a przynajmniej zasiać ziarno niepewności. Natomiast klient w oparciu o pomoc doświadczonej kancelarii, która jest zaprawiona w bojach z sektorem bankowym, tak naprawdę nie powinien się tutaj obawiać, tym bardziej, że zarówno przy pozwach o bezumowne korzystanie z kapitału, które już w zasadzie zostały skasowane, mówiąc brzydko, przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w czerwcu tego roku. Natomiast co do waloryzacji, rozprawa przed Trybunałem się toczy, więc myślę, że idąc tym tropem, że bankom nie należy się żadne wynagrodzenie, Trybunał powinien podjąć dokładnie takie orzeczenie, że kapitał i koniec. Zresztą wydaje mi się, że sektor to czuje, dlatego że ostatnio chyba nawet Związek Banków Polskich sam stwierdził, że nie rekomenduje bankom, żeby składały pozwy o waloryzację kapitału. Banki mają to robić indywidualnie. Jeżeli chcą, no to tak. Natomiast mi się wydaje, że to właśnie polega, czy to jest właśnie spowodowane tym, że sektor nie do końca jest przekonany, czy faktycznie te pozwy o waloryzację kapitału nie są skazane na tak zwaną sądową zagładę. Czyli tutaj wyraźnie rekomendujesz drogę procesową, też tak, wspierając to wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Gdyby jednak w twojej głowie pojawił się taki, nazwijmy to, zbiór myśli, który by mógł stanowić swoisty poradnik dla początkujących frankowiczów, to jak byś go przedstawił swoim, być może przyszłym klientom? Nie można się bać. Trzeba podjąć ryzyko. Proces zawsze jest pewnym ryzykiem. Natomiast statystyki pokazują, że to ryzyko jest tak naprawdę na poziomie minimalnym. No, statystyki się znikąd nie wzięły. W związku z tym, jeżeli średnia wygranych to 97% na rynku, no to to się tak z czegoś nie wzięło. Także moja zdecydowana rada dla początkujących frankowiczów to jest nie bać się, a przede wszystkim sprawdzić, jakie korzyści są związane z ewentualnym unieważnieniem umowy. One są czasami takim elementem, który decyduje. Klient jest niezdecydowany, boi się tego banku, ale jak z drugiej strony zobaczy tak naprawdę, ile ten bank powinien mu oddać, ile ten bank od niego przez ten okres kredytowania pobrał, nieuczciwie tak naprawdę, mówiąc już wprost, no to jest taki argument, który bardzo często do klientów przemawiam. I jeszcze jedna rzecz, zaufać swojemu pełnomocnikowi, bo on działa w interesie klienta, to po pierwsze, a po drugie, tak naprawdę w jego interesie jest również to, aby ten klient wygrał proces. No, na przykład dla zobrazowania tego, co powiedziałem, miałem ostatnio klienta, z którym rozmawiałem, i on się bardzo wzbraniał, bo twierdził, że to się mu nie opłaca, że w zasadzie to on nie wie, czy warto, czy nie warto. No więc policzyliśmy. Kredyt wynosił 200 tysięcy złotych. Był zaciągnięty w 2006 roku. Jest jeszcze spłacany, był zaciągnięty na 25 lat. Natomiast klient spłaca ten kredyt 17 lat, wpłacił do banku 236 tysięcy złotych i zostało mu jeszcze do spłaty 136 tysięcy złotych. W związku z tym powiedziałem klientowi w ten sposób, że no cóż, już mamy nadwyżkę ponad to, co bank wypłacił klientowi, czyli przy unieważnieniu umowy, tak naprawdę ten klient powinien od banku otrzymać kwotę 36 tysięcy złotych. To jest jedna korzyść, ale zasadniczą korzyścią jest to, że nie będzie już spłacał tych 136 tysięcy złotych, które mu pozostały do końca kredytu. Czyli raty znikają, saldo kredytu znika, a do tego bank jeszcze wypłaca 36 tysięcy złotych. Oczy się zaświeciły klientowi, natomiast dodałem po chwili, że od kwoty roszczenia, którą jest to, co wpłacił do banku, czyli te 236 tysięcy złotych, bank mu jeszcze zapłaci odsetki za zwłokę. A te odsetki przecież liczymy od momentu złożenia reklamacji do momentu wypłaty środków po prawomocnym wyroku. Okazało się, że to dodatkowe 58 tysięcy złotych, licząc, że sam proces będzie trwał około 2 lat w dwóch instancjach. A może nawet będzie trwał dłużej. Ale przyjęliśmy te 2 lata. Czyli okazało się, że łączna wartość korzyści dla klienta to jest znikająca umowa, znikające raty,
plus 94 tysiące od banku, no, tytułem w zasadzie zadośćuczynienia za wszystkie krzywdy. I powiem tak, w momencie, kiedy padła ta kwota, padły obiekcje. Dariuszu, bo tutaj widzimy cały krąg korzyści. W takim razie moje pytanie jest następujące. Czy mogłoby cokolwiek jeszcze wstrzymywać tego kredytobiorcę przed wniesieniem sprawy do sądu? Bardzo często w rozmowach pada pytanie klienta, a co jeżeli przegram? No w sumie pytanie bardzo słuszne, zasadne. No każdy się obawia jednak mimo wszystko starcia. Nikt nie zagwarantuje wygranej w 100%. Zresztą gdyby tak było, no to by było dziwne, gdyby ktoś składał tego typu deklaracje. Natomiast ja zawsze tłumaczę, oczywiście pokazując klientowi te koszty, które ewentualnie musiałby ponieść, no bo należy mu się taka informacja, on musi świadomie podejmować decyzję, musi świadomie szacować ryzyko i musi świadomie również podjąć taką ostateczną decyzję, że pomimo tego ryzyka jednak chce działać. Także to jest taki element, który może jeszcze klienta wstrzymywać, natomiast idealnym rozwiązaniem na rozbrojenie tego typu obiekcji jest znowu statystyka, bo ona, jeżeli chodzi o wygrane sprawy frankowe, ona się z niczego nie wzięła. To są konkretne rozprawy, konkretne sprawy, konkretne wyroki, konkretne wygrane, konkretne wypłacone pieniądze klientom. Nasuwa mi się jeszcze jedno takie pytanie z serii pytań aktualnych. Czy po ogłoszeniu restrukturyzacji przez GetInBank zasadnym jest jeszcze wniesienie przeciwko nim pozwu? Jeżeli chodzi o klientów GetInu, to ich zasadniczym problemem na dzień dzisiejszy jest to, że muszą zgłosić wierzytelność. Termin wprawdzie minął, ale to minął termin na bezpłatne zgłoszenie wierzytelności. W tej chwili po zapłaceniu bodajże 1010 zł mogą taką wierzytelność zgłosić i co ważne, koniecznie klienci GetInu, musicie złożyć również oświadczenie o potrąceniu. A dlaczego? Dlatego, że jeżeli tego nie zrobią, to nasze polskie prawo upadłościowe jest nieubłagane. Syndyk może się zwrócić do klienta, który płaci kredyt już długo, o to, aby zaczął go spłacać raz jeszcze, od nowa. Więc jest to z punktu widzenia klienta rzecz wręcz niedopuszczalna, dlatego przede wszystkim powinni się zabezpieczyć właśnie składając zgłoszenie wierzytelności plus oświadczenie o poręczeniu. To jest podstawa. Co do wniosków, czy co do spraw, które się toczyły przeciw GetInBankowi, one zostały zawieszone, bo w tej chwili właściwym będzie sąd upadłościowy, więc te sprawy prawdopodobnie będą się ciągnąć jeszcze latami, będą rozpatrywane w zasadzie od nowa. Jest jeszcze inna rzecz. Prawo upadłościowe nie przewiduje czegoś takiego jak zabezpieczenie powództwa, czyli wstrzymanie rat kredytu na okres procesu. I co teraz? Ja się nie podejmę interpretacji oczywiście, no bo to też tutaj nie moja rola, natomiast takie zagrożenia są. Powiem uczciwie, ja nie wierzę, żeby z GetInBanku dało się uzyskać jakiekolwiek pieniądze, nawet mając prawomocny wyrok. Dariuszu, czy w twojej wieloletniej pracy jako ekspert finansowy zdarzyło ci się mieć takie sytuacje, które określiłbyś jako takie specyficzne, niestandardowe, które, no, można powiedzieć, zapadły ci po prostu w pamięć? Znaczy wszystkie sytuacje, wszystkie umowy, wszyscy klienci są w zasadzie, można powiedzieć, niestandardowi. Oczywiście, może nie wszyscy zapadają w pamięć, natomiast każdy jest przeze mnie traktowany indywidualnie, każdy jest traktowany w taki sposób, jak powiedziałem na początku. Staram się patrzeć ich oczami i w związku z tym jakoś tak łatwiej się z nimi rozmawia. Natomiast to również powoduje, że nie było jakichś takich sytuacji, które można by uznać za beznadziejne czy stresujące, czy powodujące, że razem z tym klientem mielibyśmy jakiekolwiek problemy, jeżeli chodzi o współpracę. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy, które mi zapadły w pamięć, to może nie są to sprawy, czy może sprawa, która wynika z jakiegokolwiek skomplikowania albo czegokolwiek innego, tylko zawsze pamiętam pierwszego klienta. Dowiedzieliśmy się już tutaj dosyć sporo o Dariuszu Szewczyku, też o zakresie twojej pracy, Dariusz, a gdybyśmy chcieli się dowiedzieć czegoś bardziej niestandardowego, co by to było, co byś mógł o sobie powiedzieć? Przede wszystkim jestem zapalonym podróżnikiem, lubię poznawać nowe miejsca, lubię zwiedzać, natomiast uwielbiam również takie wycieczki czy takie eskapady planować. Nawet powiem szczerze, nie wiem co bardziej, czy planować, czy później finalizować i zwiedzać. Chyba jedno i drugie w takim samym stopniu. Natomiast
rodzina bardzo często składa zamówienia na zorganizowanie, ewentualnie rozpisanie wyjazdu, żeby określić, co można zobaczyć, gdzie można zobaczyć, nawet za ile można zobaczyć. Także to jest taka moja druga pasja, gdzie ja się absolutnie wyłączam. Jestem w stanie się na tym skupić i odstresować i nic dla mnie wtedy innego nie istnieje. A również jestem zapalonym kibicem piłki nożnej i siatkówki. A gdybyś tak trzema słowami miał określić najważniejsze wartości, które opisywałyby DSA, co by to było? Jakość, bezpieczeństwo i partnerstwo. Natomiast uważam, że dotyczy to zarówno klientów, jak i pracowników i współpracowników. Dziękuję bardzo, Dariuszu, za wszystkie wskazówki i rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeżeli chcielibyście, żeby to właśnie Dariusz Szewczyk zajął się waszą sprawą, to formularz zgłoszeniowy do kontaktu z Dariuszem znajduje się w opisie filmu.